Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu, Jacek Bednarek. Witam Państwa w dzisiejszym programie. W odcinku 65 moim gościem jest legenda piłkarska, były piłkarz reprezentacji Polski, Sośnicy Gliwice, GKS-u Gliwice, a przede wszystkim Górnika Zabrze. Mistrz olimpijski z Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku, siedmiokrotny mistrz Polski oraz sześciokrotny zdobywca Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Rozegrał 75 meczów, strzelając 48 bramek. Doskonały piłkarz grający na pozycji napastnika. Szanowni Państwo, dziś wyjątkowy wywiad, wyjątkowy odcinek z wyjątkowym gościem. Moim i Państwa gościem w Gwiazdozbiorze Śląskiego Sportu jest pan Włodzimierz Lubański. Włodek, witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym programie. Bardzo mi miło, olimpijczyku. Również mi bardzo miło i przede wszystkim na dzień dobry chciałbym Ci złożyć najszczersze życzenia urodzinowe. Wiem, że to czasami jest, ale zdrowia życzę i przede wszystkim samej radości. Sam wiesz, ile nas kosztowało to, żeby po prostu w sporcie zaistnieć i osiągać sukcesy i wiesz, że po zakończeniu kariery bardzo często zostają różnego rodzaju dolegliwości i te przyjęcie życzeń zdrowia przyjmuję, bo to jest w tej chwili dla nas najważniejsze. Bardzo ważne. No i na początek pytanie, Włodek, co u Ciebie słychać? No wiesz, ja Ci coś powiem. Po zakończeniu kariery sportowej zostałem w środowisku sportowym, zostałem w środowisku piłkarskim, no i dzisiaj jestem, że tak powiem, aktualnie interesuję się tym, co się dzieje w sporcie piłkarskim. Śledzę wyniki Górnika Zabrze, w którym przecież przepiękny okres spędziłem swojej kariery. Śledzę wyniki reprezentacji kraju, a w ogóle śledzę piłkarstwo światowe. Więc tutaj to zainteresowanie, które było początkiem mojej kariery sportowej jako młodego chłopaka, zostało zainteresowaniem do dnia dzisiejszego. Młodek, powiedz, co to jest fair play w sporcie? Pytam dlatego, że ty jako napastnik byłeś czasami traktowany przez obrońców bardzo brutalnie, za co zapłaciłeś kontuzjami, za co zapłaciłeś różnymi rodzaju urazami. Natomiast ty jako zawodnik, jako piłkarz potraktowałeś duńskiego bramkarza w 1977 roku na stadionie śląskim w Chorzowie bardzo fair, za co później otrzymałeś nagrodę czy wyróżnienie UNESCO na fair play, tak? Takie bardzo, znaczenie w piłce nożnej ma. Wiesz, ja Ci coś powiem, ja bardzo szanuję sobie to wyróżnienie, dlatego że otrzymanie nagrody fair play w sporcie zawodowym na tym poziomie to jest bardzo ważna rzecz. Okej, wychodzimy na boisko, mierzymy się ze sobą, wiadomo, że każdy ma swój interes, żeby wygrać. Każdy chce wygrać, tak? Oczywiście, każdy chce wygrać, są te emocje, jest to zaangażowanie, ale w pewnym momencie te reakcje takiej normalnej, jakby Ci to powiedzieć, normalnej reakcji sportowca. Jak możesz w pewnym momencie uniknąć tego, żeby kogoś ciężko skontuzjować, czy po prostu doprowadzić do jakiejś tragedii dla siebie również, no to robisz coś, co, ja nie wiem, ja nie byłem uczony tego z dnia na dzień, prawda? Ale to było automatyczne, to było coś, co wyszło. Odruch ludzki po prostu, tak? Odruch ludzki, absolutnie. Odruch ludzki. Tak. Słuchaj, od lat mieszkasz w Belgii, ale od czasu do czasu, tak jak dziś jesteś w Zabrzu, w Gliwicach, wtedy, kiedy jesteś tu na Śląsku, czy w Twojej pamięci powracają obrazy z dzieciństwa, młodości, kiedy tu grałeś w Górniku Zabrze, zdobywając tym klubem wielkie sukcesy, laury? Powiedz tak, czym dla Ciebie jest Zabrze, czym dla Ciebie jest Śląsk? Wiesz, ja coś powiem, bardzo często zadają mi pytanie ludzie, Włodek, ten okres, co to było? To był przepiękny okres młodego człowieka, który miał marzenia. Mhm. I te marzenia zaczęły się spełniać, krok po kroku, od takiego pierwszego wejścia na boisko jako trampkarz, później jako junior, później jako senior, te wszystkie rzeczy, które wiesz, dostałem troszeczkę przez rodzinne zainteresowanie piłkarstwem. Kto zaszczepił Cię piłką nożną? Ojciec zabierał mnie na mecze. W pierwszym okresie czasu, kiedy byłem dzieckiem, to ojciec był nawet jednym z działaczy w klubie sportowym w Sośnicy. Zabierał mnie na mecze. Ja wychowywałem się w takiej atmosferze, która spowodowała to później, że ja powiedziałem sobie, ja chciałbym też
grać na tym poziomie, chciałbym uczestniczyć w tych wielkich sprawach, bo największe wrażenie na mnie zrobiło to, jak pojechałem pierwszy raz na Stadion Śląski z ojcem na jakiś wielki mecz. Wiem, że to był mecz reprezentacji Śląska wtedy z Realem Madryt. Było 80 tysięcy ludzi. Ta atmosfera, to przepiękne widowisko spowodowało takie dotknięcie u mnie czegoś. Ja mówię do ojca po zakończeniu meczu, mówię: tato, ja tu kiedyś chcę grać. I później każdy element w moim życiu piłkarskim sprowadzał się do tego, że chciałem po prostu ten cel osiągnąć. Osiągnąć ten cel. No to tak, zaczynałeś w tą swoją piłkarską karierę w Sośnicy, później w Gliwicach, później w Zabrzu. Czym dla ciebie była ta śląska legenda, ta nasza wspólna wartość? Czym dla ciebie był Górnik Zabrze? To była poza drużyną, czysto sportowo, wiesz, bo my jako sportowcy, czysto sportowo trzeba powiedzieć, że to dla mnie była drużyna, która była na świeczniku, drużyna, która zdobywała tytuły, drużyna, która reprezentowała się w piłkarstwie polskim absolutnie zawsze w czołówce. I dla mnie to było coś fantastycznego, że jako dzieciak, 16-letni chłopak, mogłem wejść do szatni, słuchaj, z mistrzami Polski. Słuchaj, wyprzedzasz trochę moje pytanie. Tak. Ale ja ci chcę o tym odczuciu moim, prawda? No jak się czułeś wtedy, kiedy wchodziłeś, wiedząc, że tam jest już Oślizło, że tam jest Kostka, że tam jest wielu innych dobrych piłkarzy? Paul Lentner, wiesz, Gawlik, no wiesz, ja tutaj wymieniam nazwiska, których może wielu kibiców nie zna. I jest to taki moment, kiedy jako młody człowiek wchodzisz do szatni i patrzysz na tych ludzi, których podziwiałeś. I teraz największym dla mnie odbiorem takiego pozytywu było to, że raz, że jak wszedłem do szatni, to oczywiście pomógł mi starszy kolega Stasiu Oślizło, który mówi: słuchaj, usiądź tutaj, Włodek, tego, przywitaj się i tak dalej. To dzisiaj będziesz go widział. Tak, dzisiaj będę Stasiu. Ale to bardzo ważne jest, żeby po prostu w ten sposób zareagować, bo młody człowiek czasami miałeś strach, obawy, czy tremę? To była czysta trema. Ale wiesz, po pierwszym treningu, po pierwszym wyjściu na boisko z chłopakami już było wszystko okej, dlatego że wiesz, ta atmosfera, wiadomo, atmosfera boiska jest jedna. Chłopcze, pokaż, czy umiesz grać w piłkę. I oni zauważyli, że już po pierwszym treningu, że ten chłopak trochę umie grać w piłkę i mnie zaakceptowali w zespole. Waldemar Matysik też w tym programie powiedział o tym, że jak on wchodził do szatni, to taką ręką podał mu Jerzy Gorgon wtedy. No bardzo fajnie. Ja zresztą z Jurkiem parę dni temu rozmawiałem, bo jesteśmy w kontakcie bardzo często telefonicznie i wspominamy te czasy, jak graliśmy w Górniku Zabrze. A jak już powiedziałeś Jurek Gorgon, to ja muszę to powiedzieć, bo to był taki moment w mojej karierze sportowej i Jurka też, kiedy byliśmy już po pierwszych meczach w europejskich rozgrywkach też, ale brakowało nam czegoś takiej swobody i obaj, będąc na jakiejś kawce czy co, razem mówimy tak do siebie: słuchaj, Wodek, a może byśmy tak wspólnie razem potrenowali poza normalnymi treningami? Ja mówię: Jurek, wiesz co, a jakbyśmy tak jeden na jeden potrenowali po treningu? I wyobraź sobie, takie, że my... Takie korepetycje. Tak, korepetycje. I słuchaj, po treningu organizowaliśmy się w ten sposób, że informowaliśmy trenera, że my chcemy pozostać na boisku, braliśmy 10, 15, 20 piłek i bawiliśmy się, rozumiesz, jeden na jeden. On zyskał w pewności odbioru piłki, a ja zyskiwałem w tych pojedynkach to, że nie bałem się później z tych akcji. Czyli to jest ta droga do tego mistrzostwa sportowego, czyli nie tylko to, co tam jest, że tak powiem, nakazane, te ileś godzin obowiązkowych, ale jeszcze zostajesz i robisz jeszcze dodatkowy trening. Absolutnie, absolutnie. I to do dzisiejszego dnia wspominamy to i mówimy, że to dało nam takie coś ekstra, które spowodowało później to, że w meczach Pucharu Europy czy w meczach reprezentacji kraju tymi takimi elementami, które żeśmy dopracowywali, decydowaliśmy o tym, czy wygrywamy, czy nie. Słuchaj, z Górnikiem Zabrze, jak już powiedziałem, zdobyłeś 7 tytułów mistrza Polski, 6 pucharów. Możemy śmiało powiedzieć, że wtedy Górnik Zabrze w tamtych czasach był jednym z najlepszych klubów europejskich. W barwach zabrzańskiego klubu zostałeś najlepszym strzelcem ligi w latach 1966-1969. Dwa razy zwyciężyłeś w plebiscycie katowickiego sportu najlepszego piłkarza Polski. W 1972 roku wręczono ci złoty but również katowickiego sportu. Opowiedz proszę o tym czasie zabrzańskim,
o kolegach właśnie z drużyny, tak, o której już wspominałeś. Tutaj, wiesz, ja coś powiem, tutaj trzeba jedną rzecz podkreślić. Ja jako młody człowiek, 16-latek, wchodziłem do drużyny, która była bardzo silna. Od kogo się możesz uczyć? Od kogo na treningu możesz coś podpatrywać? Od ludzi, którzy grają dobrze w piłkę. Mm-hmm. Oni wtedy grali na poziomie krajowym naprawdę bardzo dobrze. Ja podpatrywałem ich na treningu, starałem się im dorównać, starałem się... I ja cały czas podkreślam i będę podkreślał. Ja nawet myślę, że to byli zawodnicy klasy światowej. Oczywiście. Tylko w tamtym czasie nie mieli też możliwości tego jakby pokazać, udowodnić. Były inne czasy. Zupełnie inne czasy, ale wiesz, co było ważne dla mnie? Ja to dzisiaj podkreślam. Bo ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Wszystkim kolegom, z którymi grałem w tym okresie, dziękuję wam, bo ja przez was stałem się lepszym piłkarzem. Mm-hmm. Bo pracując z takimi chłopakami jak Jurek Gorgoń, jak Stasiu Oślizło, wiesz, jak w pierwszym okresie Ernest Pol, czy jeszcze Wilczek, ja bym tutaj mógł wiele nazwisk wymieniać. To byli chłopcy, którzy na treningach pokazywali mi, co mogę zrobić lepiej, jak mogę zrobić lepiej i przy nich dorastałem jako sportowiec i jako piłkarz. Rosłeś w górę. Twój debiut w reprezentacji Polski to mecz Polska-Norwegia wygrany przez Polskę 9-0. Debiut jako 16-latek, strzelona bramka. Wielka najmłodszy, najmłodszy debiutant i najmłodszy zdobywca bramki dla reprezentacji Polski. Czy wtedy po tym meczu w Szczecinie zamarzyłeś na dobre o wielkiej karierze piłkarskiej? To może uwierzyłeś powiem taką karierę. Rzecz, która jest bardzo ważna, żeby zrozumieć to, jak ja i nie tylko ja, bo jak tutaj chcę podkreślić, że na mecz z Norwegią zostałem zaproszony przez Polski Związek Piłki Nożnej, przez ówczesnego trenera reprezentacji kraju, pana Tadeusza Forysia, razem z Zygą Szołtysiekiem. Mm-hmm. Bo Zyga i ja zostaliśmy zaproszeni po kilku meczach ligowych, zauważono, że ci chłopcy mają perspektywę i zapraszamy ich na mecz z Norwegami. To było wielkie przeżycie dla mnie. Wtedy jako 16-latek, wiesz, przemieszczaliśmy się pociągiem do Szczecina, pamiętam, na zgrupowanie. I na tym zgrupowaniu, a w ogóle muszę powiedzieć jedną rzecz, która była bardzo ważna przed tym powołaniem. Zawołał nas sekretarz klubu i mówi tak do nas, posłuchaj, mówi tak. Słuchajcie chłopcy, zostaliście powołani do reprezentacji kraju, ale to jest podstawą tego, żebyście się zapoznali z atmosferą w reprezentacji. To nie jest to, że będziecie grali. W ten sposób zostaliśmy poinformowani, wiesz, przez sekretarza, żebyśmy czasem nie myśleli, że na pewno już mamy miejsce w reprezentacji kraju. Ale wiesz, jak zwyczaj w tych czasach było tak, że zgrupowanie trwało tydzień, 10 dni. No i my jako młodzi chłopcy, którzy, wiesz, byli chętni do tego, żeby pokazać swoje umiejętności na treningu, wyróżnialiśmy się. I w pewnym momencie pan Tadeusz Foryś przed meczem przychodzi do mnie, ja pamiętam, przychodzi do mnie do pokoju, siada tak przede mną i mówi, słuchaj synu, ty jutro będziesz grał. A ja rozumiesz, przepraszam trenerze, tak, jutro będziesz grał w reprezentacji kraju. Całą noc nie przespałem. Całą noc nie przespałem, zdenerwowałem się, byłem tak podniecony tym, ale to podniecenie, to zaangażowanie takie normalne, uważam, że to było normalne, spowodowało to, że to, co miałem w tym dniu, chciałem pokazać. No i udało mi się strzelić pierwszą bramkę reprezentacji i to rzeczywiście wielkie przeżycie było. Czyli wielki debiut. Mówiłeś o trenerze Forysiu, a powiedz mi, kim dla ciebie był jest słynny trener, legenda Kazimierz Górski. To z nim pojechałeś na Igrzyska Olimpijskie do Monachium. Zasłużenie pojechałeś, kim był? No pan Kazimierz ma specjalne miejsce w mojej karierze sportowej i specjalne miejsce w historii polskiego piłkarstwa, dlatego że generacja, bo ja tutaj mówię o generacji, generację, którą pan Kazimierz prowadził, to jest ta generacja, która zdobyła największych sukcesów na arenie międzynarodowej. Ja byłem bardzo zaskoczony i w zasadzie do dzisiejszego dnia jestem wdzięczny za to, że po pierwszym meczu, jak pan Kazimierz prowadził zespół reprezentacyjny, podszedł do mnie i powiedział, Włodek, ty zostajesz kapitanem zespołu. Byłem kapitanem zespołu pana Kazimierza Górskiego. Nasze zrozumienie takie bezpośrednie było fenomenalne. Ale pan Kazimierz przekazał nam jedną rzecz, która jest fantastyczna, fenomenalna i która doprowadziła nas do tych wszystkich sukcesów. Chłopcy, my też to umiemy zrobić. Nie bójmy się tego, żeby wygrać z lepszymi. I to było coś, co było fantastyczne dla nas, dlatego że on nam dał tą pewność tego, że my możemy z każdym grać i wygrywać.
I tak się stało między innymi na Igrzyskach Olimpijskich. Wiesz, bo nie będę ukrywał, że to był taki moment, w którym rzeczywiście ten zespół zrozumiał i powiedział, okej, ten człowiek miał rację, bo myśmy przestali się bać tych wielkich nazwisk, przestaliśmy się bać tych przeciwników, którzy byli przedstawiani jako nie do pokonania, a myśmy jednak potrafili przy wsparciu jego zdobywać się na to, żeby tych najlepszych pokonywać. Zdobyliście w Monachium tytuł mistrza olimpijskiego. Jak dziś po latach, jaką wartość ma to złoto, jakbyś to dziś oszacował? No więc ja bym życzył następnym generacjom, żeby przeżyli te emocje i te radości, które myśmy przeżyli. To jest pierwsza rzecz. Bo zdobyć medal olimpijski, wysłuchać hymnu narodowego, stojąc na najwyższym poziomie, na pudle, tak? Ty wiesz, o co chodzi. Wiesz, to jest coś, co daje taką wielką satysfakcję z pracy, którą włożyłeś, że warto się poświęcić i warto zrobić coś, żeby na tym pudle być. I myśmy tego się doświadczyli i dotknęliśmy to. I to był przepiękny moment, jak wręczano nam złoty medal olimpijski i jak grano nasz hymn ze łzami w oczach, żeśmy to przeżywali. Jak wspominasz swoje Monachium? Swoje Monachium przeżywam dziwnie. Powiem ci, dlaczego dziwnie. Dlatego, że jak wiesz na pewno i wie cały świat, że tam doszło do pierwszej wielkiej tragedii światowej, jeżeli chodzi o terroryzm. Wiesz, w pewnym momencie było tak, że nie wiedzieliśmy, czy igrzyska będą kontynuowane. A nasze poświęcenie jako sportowców na to, żeby tam pojechać, żeby być. O tym mówił Hubert Kostka. Tak, żeby być, żeby w jakiś sposób uczestniczyć w tym wielkim święcie sportowym, zostało tak zakłócone, że w pewnym momencie czekaliśmy na decyzję, będziemy... Co będzie dalej? Co będzie dalej? Będziemy grali czy nie? A my już byliśmy w drodze do tego, żeby osiągać sukces, bo przecież już po drodze pokonaliśmy jedną, drugą, trzecią drużynę, a tutaj nagle taka wielka tragedia. No całe szczęście, że została podjęta decyzja, że jednak będzie kontynuowane to wszystko, że to będziemy grali dalej i Igrzyska Olimpijskie będą kontynuowane. Bo teraz wyobraź sobie, że jesteś w półfinale, bo już byliśmy w półfinale, z Rosjanami trzeba było grać, z drużyną Związku Radzieckiego, która wtedy była bardzo silną drużyną. I wtedy wszystko się odwróciło, tak. Bo po tym momencie takiego napięcia, takiego przeżycia bardzo trudnego dla każdego z nas, doszło do takiego momentu radości, bo pokonaliśmy jedną z najsilniejszych drużyn, która była na drodze do złotego medalu i okazało się, że my potrafimy dojść do końca i wygrać na Igrzyska. Wiesz, w tym programie byli ludzie, którzy tak jak ty byli na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku i podkreślali, że do momentu tego tragicznego zamachu było to wspaniałe święto, tak. Otwarta wioska olimpijska dla wszystkich, nie tylko dla sportowców, ale również dla kibiców. Po tym zamachu, dzięki Bogu, igrzyska zostały kontynuowane, ale wioska się zmieniła i zmieniła się już na zawsze. Słuchaj, powiem ci tak, no, przed zamachem to była atmosfera w wiosce, wiesz, jeden z drugim się spotykał, dzień dobry, piknik, idziemy razem na śniadanie, idziemy, wiesz, bo wszystko było otwarte dla nas, dla olimpijczyków, czy to była dyscyplina, piłka nożna, bokserzy, wiesz, siatkarze i tak dalej. To po prostu było wielkie święto, gdzie każdy z tych olimpijczyków w wiosce, po prostu na co dzień, jak szliśmy, rozumiesz, na śniadanie do tego, do restauracji, hej, dzień dobry, to, no super atmosfera. I w momencie, kiedy stało się to, czego nikt się nie spodziewał w świecie i w pewnym momencie schodzimy, po tym, co stało się w nocy, schodzimy, rozumiesz, na dół, patrzymy, zamknięte drzwi, nie możemy wyjść. Patrzymy przez te okna, stoją, rozumiesz, z pepechami wojskowi. Słuchaj, nagle patrzysz, że jesteś w sytuacji, której się nigdy nie spodziewasz. Pytamy się, co się stało? Przychodzi przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spokojnie informuje nas, słuchajcie, panowie, stało się to. Słuchaj, to dla nas to był szok. Poczekajcie, wszyscy się zbierzemy razem, będziemy odprowadzani przez wojsko, żeby spożyć pójść do restauracji na śniadanie. Wiesz, ta atmosfera z wielkiej radości, takiej przyjaźni, nagle spotkała się z atmosferą stanu wojennego. No mówił o tym Zygmunt Smarczyk, który był mistrzem olimpijskim. Oczywiście, tak? Zygmunt przecież też wie, jak to wszystko wygląda. Oni nawet mieli zaplanowane wizyty u tych sportowców z Izraela,
Ta. Tam ci odwołali, może ta. Dlatego dziś Zygmunt Spalce żyje. Mówi się, że dla piłkarza nożnego chyba najważniejszą imprezą są Mistrzostwa Świata. W programie Waldemar Matysik powiedział mi, wiesz, to jest piłkarski uniwersytet. A jak ty to oceniasz? No oczywiście są kategorie ważności różnych wielkich imprez światowych. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, to nie ukrywajmy, że to są imprezy, na których rzeczywiście osiągnięcie sukcesu jest najbardziej widoczne i się liczy w świecie. I się liczy w świecie, bo jak mówimy na przykład o nas, mistrz olimpijski, prawda? Ja nie będę ukrywał, że jestem bardzo szczęśliwy, bo czasami nawet wtedy, dzisiaj przebywając za granicą, zwracają się do mnie koledzy czy znajomi, helo, cześć mistrzu. To sympatyczne. Okej, okay, bo rzeczywiście myśmy to mistrzostwo zdobyli. No, elitarna grupa ludzi. Elitarna grupa ludzi. Poza tym, wiesz co jest najważniejsze, wydaje mi się, w tym wszystkim, że my jako młodzi chłopcy, jako sportowcy, poświęciliśmy część swojego życia na to, żeby osiągnąć coś w sporcie, prawda? I zrobiliśmy to z pewnym poświęceniem i nawet zaniedbując pewne rzeczy, które mogłyby być w życiu, no, nie będę ukrywał, na przykład studia, szkoła, rozumiesz, i tak dalej, profesorstwo i tak dalej. Ale myśmy w tej dyscyplinie zrobili wszystko, żeby być dobrym. Przynajmniej ja mogę powiedzieć, że naprawdę zaangażowałem swoje siły, umiejętności w 100% w tym, żeby zostać mistrzem olimpijskim. I ten sport nas chyba trzyma do dziś. Jak widać i słychać, i również mnie. Miałeś duży udział w kwalifikacji reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w 1974 roku w Republice Federalnej Niemiec. Fatalny faul na Stadionie Śląskim pozbawił cię tej szansy pojechania tam, pozbawił cię medalu z Mistrzostw Świata, tak? Bo zdobyli... Symbolicznie ten medal dostałem. Symbolicznie, okej. Okay. Czy wtedy miałeś siłę oglądać te Mistrzostwa Świata, patrząc na nie, wiedziałeś, ja tam powinien być, tam na boisku? Tak, ja oglądałem te Mistrzostwa Świata po operacji Wiednia. Mhm. Oglądałem w towarzystwie moich przyjaciół. Jest taki moment, jak patrzysz na to i byłeś kapitanem tego zespołu i wiesz, że powinieneś tam być, to odbiór tego jest bardzo różny, bardzo dziwny. Ale ponieważ oglądałem to w towarzystwie moich przyjaciół, moich kolegów i tak dalej, to ta atmosfera oglądania tego stworzyła taką fajną sytuację, którą nazywam kibicujemy tej samej drużynie. Mm-hmm. Bo wtedy ja stałem się kibicem, wiesz? Mm-hmm. I na przykład koledzy, którzy ze mną... Czyli siedziałaś w innym sektorze. Tak, w innym sektorze. Wiesz, i koledzy, którzy siedzieli obok mnie, Włodek, a co myślisz, co będzie? A co myślisz, co... Wiesz, i oni do mnie się zwracali tak, jak ja bym tam był. A ja im podpowiadałem, słuchajcie, bądźcie spokojni, ja znam tego, to będzie tak, to będzie tak. I nawet w pewnym momencie ich uspokajałem. Słuchajcie, ja wiem, co na nas, co stać tych chłopców, na co stać tych chłopców. No tak, bo to twoi koledzy. To moi koledzy, ja tam byłem, ja z nimi grałem, ja wiedziałem, że tak. To jest bardzo silna drużyna. Ale z drugiej strony takie indywidualne odczucie moje było bardzo dużej goryczy. Mnie tam nie ma. Nie ma. I to była bardzo przykra sprawa. Uczestniczyłeś w Mistrzostwach Świata w 1978 roku w Argentynie. Powiedz mi tak, to znasz oba turnieje. Znasz turniej olimpijski i znasz turniej Mistrzostw Świata. Który był dla ciebie większym świętem? No bardzo dobrze, że podkreśliłeś, uczestniczyłeś. Bo ja mało byłem na boisku. Bo niestety Mistrzostwa Świata w 1978 roku w Argentynie były dla mnie osobiście, i nie będę tego ukrywał, porażką. Mhm. Dlaczego się tak stało, że nie grałem we wszystkich meczach i nie grałem do końca w momencie, kiedy rozpoczęliśmy Mistrzostwa Świata? Kiedy rozpoczęliśmy Mistrzostwa Świata bardzo trudnym meczem, bo przecież graliśmy z Mistrzem Świata, z Niemcami i zremisowaliśmy pierwszy mecz 0-0 i już od drugiego meczu Tunezja i tak dalej zaczęły się zmiany w zespole narodowym, gdzie ja między innymi zostałem odesłany na ławkę. I to nie były Mistrzostwa Świata, które wspominam bardzo mile i bardzo dobrze. Czyli Monachium wspominasz lepiej. Nie, no Monachium to w ogóle jest zupełnie co innego, aniżeli... To jest inna bajka, aniżeli te Mistrzostwa Świata w Argentynie.
Od roku 1975 mieszkasz na Zachodzie, głównie w Belgii. Grałeś w Lokeren, byłeś trenerem w Lokeren, szkoleniowcem. Czy dziś Włodzimierz Lubański może powiedzieć, Lokeren i Belgia to jest moje miejsce na ziemi? Nie, ale jest częścią mojego życia w mojej karierze sportowej. Tak bym to nazwał. Czyli twoje miejsce na ziemi to Zabrze? Tak jest, oczywiście. To miejsce na ziemi to jest tu. Ja się tu urodziłem, tutaj dorastałem, tutaj nauczyłem się grać w piłkę. Tutaj osiągnąłem największe sukcesy, ale z dumą mogę powiedzieć jedną rzecz. I to podkreślam, że jak pojechałem w 70-tych latach, pojechałem na kontrakt do Lokeren, do Belgii, to co osiągnąłem jako piłkarz, jako Polak, wspominam bardzo, bardzo, bardzo mile. Wiesz dlaczego? Dlatego, że zostawiłem po sobie ślad wielkiego sportowca polskiego. Mhm. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że w wielu momentach, kiedy ja występując w Lokeren, wygrywając mecze z czołowymi drużynami belgijskimi, a później w europejskich pucharach, było to podkreślane, Polak strzelił bramkę, Polak zrobił to. I ta atmosfera również dla całości społeczeństwa polskiego była bardzo pozytywna. I to jest coś, co sobie bardzo cenię i to jest dla mnie rzecz, którą będę zawsze powtarzał. Bo jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. Pamiętaj, że tereny Lokeren, San Niklas i aż do Holandii, Bredy, to są tereny, które były oswobadzane przez dywizję generała Maczka. W tym czasie przecież to była niesamowita historia, bo ja sam się skonfrontowałem z taką rzeczą, że jak w pierwszych latach grałem w Lokeren, to burmistrz miasta zaprosił mnie do siebie, do tego, do sekretariatu. Mój Włodek, tutaj popatrz się, jest podziękowanie dla dywizji generała Maczka, która oswobadzała te tereny. Więc to powiązanie polskości było tak silne i tak fantastyczne, słuchaj, że dla mnie to była wielka radość, że mogłem kontynuować później dobre imię Polski w czymś, co zostało tam zanotowane wcześniej. Miło mi to słyszeć, że ten twoje miejsce na ziemi jest Zabrze i Polska i Śląsk. Powiedz mi tak, co twoim zdaniem w piłce nożnej jest najważniejsze? Talent wrodzony, jesteś tego przykładem. Talent do ciężkiej pracy treningowej? Czy to przysłowiowe szczęście w życiu, w sporcie, którego zabrakło ci w tym 73 roku podczas meczu z Anglią, gdzie doznałeś tej kontuzji? Jak ty ocenisz, jaka jest ta hierarchia, co jest ważne w sporcie? Ja mogę powiedzieć tylko na podstawie tego, czego ja doświadczyłem, prawda? Mhm. Ja powiem tak, oczywiście pewne predyspozycje dostajesz, prawda? Masz, tak jak zauważyłeś, talent. Ale co to jest talent? Talent bez poparcia pracą, ciężką pracą i umiejętnością poprawienia tego, co ci jeszcze brakuje. Nie będziesz mistrzem, jeżeli nie poprawisz tego, co ci brakuje. Bo będziesz okej, dobrym piłkarzem, dobrym zawodnikiem, czy nazwijmy to jak chcemy. Natomiast dążenie do tego, żeby być mistrzem, to trzeba coś więcej włożyć. Ja tutaj ci mówiłem już o indywidualnych treningach, które powodują to, żeby po prostu zrozumieć to, że nie tylko trening, no to jest ta ciężka praca, tak, ten talent to jest, do pracy. To jest ta ciężka praca, do celu. A poza tym chęć robienia tego, bo to jest rzecz. Dla ciebie na pewno też i dla mnie. W pewnym momencie możesz być zadowolony, tak, okej, strzeliłem dwie bramki, wygraliśmy puchar, wygraliśmy mistrzostwo, rozumiesz kraju, ale jeżeli nie postawisz przed sobą wyższych celów i nie popracujesz nad tym, to tego nie osiągniesz. Czego nie będzie. No. Jakim piłkarzem był Włodzimierz Lubański? Jak sam siebie oceniasz? Powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach, inne są czasy, tak? Z tym talentem i z tymi możliwościami zostałbyś piłkarzem takiego formatu światowego? Ty wiesz, zadałeś pytanie, na które nie powinienem ja odpowiedzieć, tylko powinni odpowiedzieć ci, którzy mnie widzieli grającego, prawda? Natomiast jedną rzecz muszę podkreślić i powiedzieć. W pewnym momencie przekroczyliśmy jako piłkarze polscy pewien mur wartości sportowej. I tym murem wartości sportowej były wyniki zarówno klubowych drużyn, Górnika Zabrze, czy w późniejszym terminie Legii Warszawskiej i tak dalej, i reprezentacji kraju. I zostaliśmy postawieni na takim poziomie zainteresowania światowych wielkich drużyn w tym, żeby chłopaków sprowadzać lewa i sprawa. Ja miałem ofertę Realu Madryt, ale w określonych warunkach, jakie były w kraju, nie puszczono mnie na tą ofertę, nie pozwolono mi wyjechać, ale z drugiej strony nie byłbym
tylukrotnym mistrzem z Górnikiem Zabrze i nie zdobyłbym może wielu medali, które po drodze zdobyłem. Natomiast taka satysfakcja... Czyli niczego nie żałujesz? Nie żałuję, ale ta satysfakcja indywidualna, wiesz, nie może przewyższać pewnych rzeczy, które później osiągnąłem wspólnie z kolegami. Przynajmniej ja to tak odbieram. No i bardzo dobrze. Wodek, co robisz w wolnych chwilach? Jak po prostu wypoczywasz? Jakie masz hobby? No ja miałem wiele hobby, na przykład hobby sportowe. No to była po zakończeniu kariery bardzo aktywna intensywność tenisowa, na przykład ruszanie się, spacery, fitness i tak dalej. Natomiast po operacjach bioder, no bo niestety wiesz, sport zawodowy, co będziemy tutaj mówić, zostawia na organizmie swoje ślady. I już po operacji bioder niestety nie mogę tak uczestniczyć aktywnie w sporcie. Natomiast jeszcze się trochę ruszam, a przede wszystkim no, długie spacery, wiesz, no, i co mogę powiedzieć, że doszedłem do takiego wieku, że szybciej chodzę, aniżeli biegam. Czyli uprawiasz mój sport. A o czym dziś marzysz? Wiesz, jeszcze są takie marzenia, które stawiam przed sobą, ale już nie sam indywidualnie, tylko żeby po prostu było to związane z moją rodziną, z moimi najbliższymi. Żeby oni po prostu osiągali jakieś sukcesy życiowe, córka i syn. A syn rzeczywiście, jeżeli chodzi o uprawianie sportu, to zaczął bardzo aktywnie jeździć na rowerze i tutaj jest kolarzem amatorskim, ale z dużymi dobrymi wynikami. A wszystko zrodziło się po okresie tego, jak poznałem Eddie Merckxa, jednego z największych kolarzy na świecie. I żeśmy byli na takim spotkaniu i między innymi syn był w tym towarzystwie i mu opowiadał, jak on osiągał też sukcesy kolarskie. No i mój syn próbował grać w piłkę, bo to też jest taki moment, kiedy on przyszedł do mnie i mówi, tata, a może ja bym... Ale w piłce odnosił tam w tych drużynach takich juniorów, niezłe wyniki, natomiast był lepszym kolarzem, aniżeli piłkarzem i w to poszedł. Bo tak rozumiem, że dziś można życzyć Tobie tylko zdrowia, tak? Tak, to jest najważniejsze. Pamiętaj, wiesz, nie będziemy tutaj przypominać pewnych rzeczy urodzinowych, prawda? Ale niestety, no już w tej chwili dochodzimy do takiego wieku, że często mówimy o wspomnieniach, tak jak dzisiaj mówimy o wspomnieniach, a z tymi wspomnieniami wiąże się to, żeby po prostu móc jeszcze przekazać coś, żeby było zdrowie. I tego zdrowia z całego serca w imieniu własnym oraz kibiców piłki nożnej życzę Tobie. Szanowni Państwo, dziś moim gościem był doskonały piłkarz grający na pozycji napastnika, mistrz olimpijski z Monachium w 1972 roku, pan Włodzimierz Lubański. Włodek, jeszcze raz serdecznie dziękuję Tobie za przyjęcie mojego zaproszenia i Twój udział w Gwiazdozbiorze Śląskiego Sportu. Był to dla mnie zaszczyt dziś porozmawiać tutaj z Tobą o piłce, o sporcie, o Twojej karierze sportowej. No i jeszcze raz życzę przede wszystkim dużo zdrowia i radości z życia. Pozwól mi, że na koniec powiem jedną rzecz. Tutaj podkreśla Śląsk i to wszystko. Najpiękniejsze momenty mojej kariery sportowej. To były tu, na Śląsku. Na Zabrzu. Zabrze i Stadion Śląski. No i dobrego meczu, oglądania dzisiaj dobrego meczu Górnika Zabrze również Tobie życzę. A ja zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie szachistka, arcymistrzyni pani Monika Bobrowska-Soćko. Już teraz zapraszam Państwa na ten program. Oglądajcie nas Państwo oczywiście w TVT już w następny weekend. Do zobaczenia. Włodek, jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten unikatowy wywiad. Dziękuję Ci uprzejmie. Dziękuję również. Dziękuję uprzejmie.